Zacznę tutaj od początku. Ciężko było na tym boisku. Myślę, że tutaj drużyna Spocka mentalnie była szybciej nastawiona na takie warunki. My się tego zupełnie nie spodziewaliśmy, ponieważ Zabrzu zgoła odmienne gdzieś tam stan boiska mieliśmy. Ale gdzieś tam na rozgrywce szybko musieliśmy się przerzucić na to. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Gdzieś tam ci wyżsi zawodnicy będą mieli ciężej. Ale myślę, że sprostaliśmy temu tej przeciwności zagraliśmy się to, co trener nakreślił i to, co chcielibyśmy w każdym meczu pokazywać i prezentować, bo to nas cieszy, to zwycięstwo i mam nadzieję, że to będzie początek długiej drogi. Co było kluczem do zwycięstwa? Skuteczność, wykorzystywanie swoich sytuacji, czy może też dobra gra w obronie? No bo trzeba powiedzieć, że Ricardinho, no, inni zawodnicy ofensywni Wisły mało dzisiaj widoczni, dobrze wyłączeni przez defensorów Górnika. No myślę, że wszystko w odpowiednich proporcjach. Pierwszy zaczęliśmy od obrony, czy blisko siebie, te polecenia trenera wypełnialiśmy, a to się przekładało później na te sytuacje z przodu, gdzie nasi napastnicy nie zawiedli, czy ofensywni zawodnicy. I na tym polega, myślę, że drużyna i nasza siła powinna tym wyglądać. No tak, tych zwycięstw na pewno nam brakuje w tym sezonie. Wszyscy dobrze o tym wiedzieliśmy, ale pracowaliśmy cały czas tak samo, nieważne czy to zwycięstwo było, czy nie. Wiedzieliśmy, że pracą się obronimy i po prostu dążyliśmy ciężką pracą do tego, żeby dzisiaj to zwycięstwo odnieść. A też warunki były, jakie były, ale powiedzieliśmy sobie, że przed meczem taki może slogan, że sukces rodzi się w bólach, ale no dzisiaj myślę, że był tego dobry przykład. Niby warunki były dla obu drużyn takie same, ale to my dzisiaj myślę, że pokazaliśmy przede wszystkim kolektyw. Do tej twojej bramki statystyki przemawiały na korzyść Wisły, bo ona się dłużej utrzymywała, miała też więcej prób. Właściwie ten twój gol trochę obudził i Górnika, i zmienił losy tego spotkania. Czyli myślę, że Wisła miała być może optyczną przewagę, ale my też mieliśmy jakiś ten pomysł na ten mecz. Nie chcieliśmy się za bardzo od początku odkrywać i właśnie czekaliśmy na taką akcję, żeby ten wynik otworzyć i myślę, że te założenia realizowaliśmy w miarę dobrze, chociaż jeszcze wiadomo, że jest zawsze coś do poprawy. No i w drugiej połowie myślę, już przypieczętowaliśmy to zwycięstwo, byliśmy skoncentrowani i myślę, że zasłużeni dzisiaj wygraliśmy. Tak z ręką na sercu byś uwierzył przed meczem, że tu można wygrać 4-0? Czy na pewno wierzyliśmy w zwycięstwo. No, każde zwycięstwo cieszy tak samo, już wiadomo, że takie okazałe zawsze jakoś może tam zespół podbudować, ale myślę, że każde zwycięstwo widzielibyśmy w ciemno, a przed meczem, jeżeli nie wierzysz w zwycięstwo, to nie masz po co wychodzić na boisko. To już jest na tyle solidna podbudowa, żeby końcówkę roku Górnik miał tak dobrą jak rok temu? Głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że cały zespół też w to wierzy. Mamy teraz mecz pucharowy i dwa mecze u siebie w lidze i zrobimy wszystko, żeby wyciągnąć z tych meczów maksa. Jak ważny jest dla Ciebie ten gol, bo to pierwszy mecz trochę się na niego czekało? No na pewno trochę musiałem się napracować na tą bramkę, ale tak jak mówiłem wcześniej, cały czas ta sama praca, mimo że tych bramek nie było, też gram na innej pozycji niż zazwyczaj, ale robiłem cały czas to samo, ciężko na to pracowałem i cieszę się, że mogę dzisiaj pomóc zespołowi tym golem. Przez długi czas skierowałam kontuzję, tak teraz ten skład jest praktycznie optymalny. No tak, chłopaki wracali po dosyć ciężkich kontuzjach. No, mnie jeszcze wtedy nie było, kiedy je odnosili, ale też widziałem ich pracę w... Żeby po prostu wrócić na boisko i na pewno to nie było łatwe, ale cieszymy się, że powoli wszyscy są już gotowi na 100%, żeby grać dla Górnika, pomagać zespołowi. I myślę, że ta tendencja bez kontuzji, zrobimy wszystko, żeby utrzymała się jak najdłużej. I tak, żeby trener przed każdym meczem miał ból głowy, kogo wystawić, a nie zagwozdkę, że gdzie kogoś wcisnąć przez kontuzję. Z rozwojem kadry wcześniej graliście z klasą, nie, ligą okręgową, potem z trzecioligowcem, teraz z drugoligowcem, znowu będzie faworytem. Tak, ale te mecze pucharowe już pokazał mecz w Legionowie, że nie są łatwe. Przeciwnik często czeka na taki mecz cały sezon i na pewno rozwój to są młodzi chłopacy,
myślę, że na pewno zostały w sercu na boisku i nikt tego zwycięstwa nam za darmo nie da. A ty wolisz osobiście grać z Wisłą Płock, tak jak Wisła była broń faworyta, czy właśnie jest tak dużo niżej ocenianym rywalem? Myślę, że to nie ma raczej znaczenia, że podejście do każdego meczu powinno być takie same. Nie można ani przesadnie bać się rywala, ani też go lekceważyć, więc myślę, że to za bardzo dużego znaczenia nie ma. Dzięki. No tak, na pewno faworytem była Wisła, wszyscy o tym gdzieś pisali, mówili, ale myślę, że my wszyscy chcieliśmy to spotkanie wygrać, zdobyć 3 punkty i wierzyliśmy w to od początku. I od początku tu przyjechaliśmy po te 3 punkty, a nie żeby myśleć o jakimś remisie czy o tym, że Wisła jest faworytem. Nie, na pewno graliśmy 3 punkty i myślę, że to dziś pokazaliśmy. Dopiero po raz drugi udało wam się stracić gola w tym sezonie. Jak ważne jest to ważne? No na pewno już przed meczem mówiliśmy o tym, że głównym zadaniem jest zagrać na 0 z tyłu. Jeśli zagramy na 0, to na pewno tego meczu nie przegramy, a będziemy mieli szansę wygrać. I to samo mówiliśmy w przerwie przy 1-0, że najważniejsze nie stracić gola i na pewno ten mecz wygramy. I to się stało, więc na pewno się bardzo cieszymy. Wierzyłbyś przed meczem, że takie 4-0 jest w ogóle możliwe w Płocku? Wierzyć trzeba zawsze o taki wynik, ale na pewno gdzieś nie wszyscy się spodziewali, że może aż tak to wyglądać. Ale myślę, że my pokazaliśmy już w zeszłym sezonie i w jakimś wcześniejszych meczach w tym sezonie, że potrafimy grać i była to jakaś tam wcześniejsza troszkę brak formy, czy po prostu gdzieś tam nie szło w tych meczach, ale wierzyliśmy ciągle na treningach, które nam powtarzał, że zaczniemy wygrywać, no i dzisiaj tak się stało. Jakbyś mógł dać taki krótki poradnik, jak nie zmarznąć przy takiej temperaturze? Nie, no trzeba, wiadomo, się dobrze dograć najpierw w szatni, potem na boisku. Myślę, że nikomu to nie przeszkadzało. Wiadomo, gdzieś tam się po przerwie wychodzi, jest trochę ciężej, ale nie było problemu i pokazaliśmy, że nam to nie straszne. Górnik do końca roku już na zwycięskiej ścieżce? Oby, na pewno byśmy bardzo chcieli, wierzymy w to i będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Ale też czy mecz z Rozwojem Katowice przed wami w Pucharze Polskim, mecz, który po prostu musicie wygrać? Tak, na pewno nie można lekceważyć przeciwnika, bo już wiele drużyn z niższych lig pokazało, że można wygrywać z tymi drużynami z wyższych lig. Trzeba podejść do tego meczu poważnie i zrobić swoje, po prostu wygrać, przejść dalej, bo Puchar Polski też jest dla nas bardzo ważny, gdzie w zeszłym sezonie byliśmy blisko finału i nadal byśmy chcieli w tym sezonie zajść tak daleko, a nawet dalej.